and it's going to load in the appropriate drivers. You'll notice that this scanner build... Whoa. Cześć, tu Chris, witajcie na kolejnym filmie. Płyta główna MS6199VA jest bazą tego naszego retro komputerka. Jak widzicie, nadal na stronie MSI'a są sterowniki, nie jest nawet BIOS, co mnie totalnie zaskoczyło. Ten sprzęt ma kupę lat. No, jestem zszokowany. Ta płyta jest z 99 roku mniej więcej. I nawet są tutaj testy kompatybilności, ja sobie włączę tak dla przykładu VGA card, zobaczmy jak to wygląda. I tutaj mamy przykładową konfigurację tego komputera, Intel Pentium 2, 450 MHz, 128 MB pamięci SDRAM, do tego mamy różne karty graficzne, które były testowane na tej płycie głównej. Mamy karty na PCI, czyli tutaj na przykład S3 VGX, mamy tutaj nawet taką kartę jak Cenk ET6000, czy karty z rodziny Riva 128, tak, Riva 128 też wychodziła na zwykłe PCI i były też testowane na tej płycie głównej karty graficzne na AGP od na przykład ATI, czy nawet od 3DFX-a, takie jak Udo Banshee, S3 Savage 4, 3DFX Udo Banshee od Diamonda, Intel i740, chyba jedyna karta Intela, która istniała w ogóle do 2020 roku mniej więcej. No oczywiście nie wliczam kart, które były zintegrowane, bo tak naprawdę wszystkie karty późniejsze Integry były dziedziczkami Intela i740, ale zaskoczyli mnie, totalnie mnie zaskoczyli, że tutaj w ogóle jakieś informacje są o tak starym produkcie jak właśnie ten MSI. Mamy nawet drivery i BIOS do tej płytki. Totalnie mnie zaskoczyli, co bardzo mnie cieszy, że ten producent tak dba o klientów. Widać, że zależy im również na starszych klientach, którzy mają naprawdę zabytkowy sprzęt. Dobra, zaczynamy. Musimy sobie na pewno ustawić tutaj botowanie z dysku CD. Musimy komputer uruchomić z dysku CD, żeby zainstalować system operacyjny Windows 98. Także tutaj zamieniamy kolejność z dysku CD. No niestety będziemy musieli partycję utworzyć, jest to troszkę skomplikowane. Ja tutaj nie będę wszystkiego przedstawiał, ale trzeba utworzyć partycję. W przypadku płyty Windows 98 SE możemy korzystać CD-ROM-u, nie musimy mieć dyskietki instalacyjnej. W przypadku starszej wersji systemu Windows 98 niestety jest wymagana, z tego co pamiętam, dyskietka instalacyjna. A to możemy tutaj zrobić tak naprawdę z płyty, czyli odpalamy komputer z obsługą CD-ROM-u, bez instalatora jeszcze, i tam wpisujemy F-disk. Jak piszemy F-disk, musimy utworzyć partycję i możemy przystąpić do pełnej instalacji systemu operacyjnego Windows 98 SE, czyli Second Edition. Jak już zainstalujemy takiego Windowsa, na chwilkę to potrwa, na pewno nie będzie to aż takie proste jak się wydaje, może też błędami jakimiś sypać przy instalacji późniejszej sterowników bądź podczas wykrywania jakichś driverów. No, Windows tak ma niestety, że lubi się skraszować, zwłaszcza starsze jego wersje, co nawet się zdarzyło na konferencji z Billem Gatesem. No, zdarza się, wychodzi, że się zdarza. Tu jak widzicie mamy Udo 3 model 2000 i komputer już nam się tutaj powolutku odpala, ale musimy wszystkie drivery poinstalować, właśnie sterowniki do Udo, sterowniki do karty dźwiękowej Sound Blaster. Niestety ten mój Sound Blaster to jest taka trochę bieda, bo to jest Sound Blaster wzięty z komputera Compaq i no, one były biedne, miały problemy z odtwarzaniem adibów. Nie radziły sobie czasami w grach DOS-owych, przez co na przykład miałem problem z odpaleniem Duke Nukem 3D, ale na przykład Bluetooth działał dobrze, pomimo że to jest chyba ten sam silnik nawet. Także no, zainstalowaliśmy już Windowsa, odpalimy sobie za chwilkę jakąś gierkę. Mam tutaj jakieś starsze gierki, zobaczymy czy będzie nam to wszystko śmigać i
co my tu weźmiemy na pierwszy rzut? Może strategię. Na przykład, no dzisiaj mamy takie czasy, chyba ta strategia będzie Wam tutaj bardzo do tego pasować. Red Alert, Coma Tranquil. No, taka gra, jakie czasy, nie? Nie sądziłem, że ta gra będzie tak idealnie pasować do dzisiejszych czasów. Także odpalamy Red Alerta i włączymy sobie chyba pierwszą misję, najłatwiejszą. I zobaczymy, jak nam to tutaj pójdzie. Czy gra się nie skraszuje, czy nam gry czasem nie wywali, bo też tak lubi. A w pierwszej misji w kampanii musimy zrobić co? Musimy uwolnić Alberta Einsteina w taki sposób, żeby go nie zabić i nie zniszczyć tutaj tego budynku, gdzie on się znajduje na samym dole. Tam jest akademia i on tam sobie siedzi. Najprostsza metoda to, no tutaj te beczki przed chwilą rozwaliłem, to troszkę żołnierzy tam naginęło. Elektrownię trzeba wysadzić w powietrze, wtedy jak to zrobimy, to nie będzie nas zabijać obrona przeciwko piechocie, jest tutaj zamontowana taka, no taka nietypowa, piorunami strzela i może nam troszkę szkód wyrządzić. No i tam jest na dole właśnie ten budyneczek, z którego musimy uwolnić Alberta. Wtedy jak go uwolnimy, to trzeba go przetransportować na górę planszy, tam helikopter po niego przyleci, jest flarą oznaczony. Jak helikopter go zabierze, no to w zasadzie mamy wygraną misję. Nie musimy już więcej nic tutaj robić, z nikim walczyć. I tylko od dołu będzie widać, jak przypłynęły jeszcze dodatkowo okręty, które naparzają dział w bazę wroga. No misja, kampania, wszystkie tutaj misje kampanii są naprawdę bardzo ciekawe, bardzo fajne. Jest to jedna z pierwszych strategii, w jakie grałem. Chociaż chyba wcześniej, z tego co pamiętam, grałem Dune 2000, która też była bardzo fajna, ale Red Alerta uważam za lepszą grę. Lepiej jest na pewno zrobiona, chociaż bardzo, czasem bardzo podobne tak naprawdę. Bardzo podobne są te gierki, wnętrze nie jest czasem ten sam silnik. Dobra, sprawdzimy sobie jeszcze jakąś gierkę. Jak już jesteśmy przy strategiach, to może co by tutaj odpalić? StarCraft, pierwsza wersja StarCrafta, co może być niegłupie. Odpalmy sobie StarCrafta i tu mamy pierwszą misję. No akurat nie odpaliłem kampanii, włączyłem jakąś misję. Jesteśmy tutaj na mapce Protossami, musimy pokonać chyba Zergów. Lubię StarCrafta, ale bardziej lubiłem grać Terranami, nie wiem dlaczego. Protossami też grałem, ale zazwyczaj lepiej mi się grało Terranami, zwłaszcza te ich czołgi obleżnicze dawały czadu. Całkiem fajnie też mi się grało właśnie ich flotą, aczkolwiek flotę Protossów uważam za troszkę lepszą, zwłaszcza te statki lotniskowce, które po prostu potrafiły no, totalnie siać spustoszenie. Grałem też StarCrafta 2, ale jedynka jakoś tak mi się chyba bardziej podoba, zwłaszcza z dodatkiem Brood War. Dobra, odpalimy sobie jeszcze jakąś gierkę może dla 3DFX-a. Właśnie, przecież mamy kartę 3DFX-a. Możemy sobie coś odpalić, co wspiera Glide. Znalazłem gdzieś na płycie, miałem Quake'a oryginalnego z Glide'em. Zresztą nawet widać to logo 3DFX się wyświetla, jak odpalimy tego Quake'a. I gra działa normalnie, nic się nie crashuje, nic nie laguje. Można sobie pograć, faktycznie grafika jest dużo lepsza nawet niż w OpenGL-u na innej karcie. Ładnie to wygląda, ale nie wiedzieć czemu nie mogę zmienić w grze rozdzielczości. Nie wiem dlaczego, być może to jest wina starych sterowników albo jakiejś konfiguracji w Quake'u, której jeszcze nie ogarnąłem. Ale jestem pewien, że kiedyś jak grałem, to można było tą rozdzielczość zmieniać bez problemu, nawet na bardzo wysoką. A tu się nie da z jakiegoś powodu. Nie wiem właśnie, być może to jest wina driverów do 3DFX-a, które chyba są w wersji beta, o ile dobrze pamiętam. Może trzeba jakieś oficjalne zainstalować i wtedy nie będzie takiego problemu. Niestety nie ma lekko. Mój komputer retro crashował się na niektórych grach. Na przykład tutaj Wam przedstawię taką gierkę, której trzeba polować na dinozaury. To jest gra Carnivores. Niektóre gry dobrze chodziły, tak jak tutaj widzicie teraz Tunnel Brigade, która, ona chyba wszędzie dobrze działa, na każdej karcie, nie ma z nią problemów.
ale karnivores niestety się wykrzaczał i nie udało mi się jej uruchomić, chociaż ona ma pełne wsparcie dla tej karty graficznej, powinna działać, ale po prostu wywalam ją do ekranu i no i gra nie działa, nie mam pojęcia dlaczego, po prostu robi się pulpit i nawet nie ma żadnego błędu, nie wiem co jest grane. Dobra, mam nadzieję, że filmik się podobał, że mój retrokomputer się spodobał, także dzięki za oglądanie. Coś tam jeszcze może porobię z tą komputera. Trzymajcie się, cześć!